Witajcie ciekawscy! Biorąc pod uwagę różne działalności osób publicznych, od czasu do czasu w polskim showbiznesie dzieje się coś, co rozchodzi się wielkim echem. Mieliśmy już różne dramy, skandale i kompromitacje, które sprawiły, że portale plotkarskie internauci mieli używanie. Tym razem wielka burza trwa wokół Joanny Moro, aktorki, piosenkarki oraz prezenterki telewizyjnej. A konkretnie chodzi o jej występ w Sopocie. Podczas emisji powtórki widzowie usłyszeli coś, czego chyba nigdy nie uda im się zapomnieć. Pojawiło się wiele humorystycznych komentarzy mówiących, że mamy nową mandarynę, jednak jednocześnie na Moro spadła lawina hejtu i obelg. Tymczasem zmasakrowana piosenka miała ponoć nie być wykonywana przez aktorkę. O co właściwie chodzi i jak wygląda sytuacja? Czy to oznacza, że Joanna została ośmieszona na oczach kraju przez pomyłkę? Prawda jest taka, że nieraz już podpadła internautom, którzy pamiętają m.in. jej szeroko krytykowany występ sprzed kilku lat. Pamiętacie, skąd się w ogóle wzięła i czym zasłynęła? I za co często obrywa negatywnymi komentarzami? Zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z odcinkami, które publikujemy dla Was każdego dnia. Joanna Moro, która zasłynęła dzięki głównej roli w serialu Anna German, Tajemnica Białego Anioła, kilka dni temu stała się bohaterką naprawdę wielkiej internetowej oraz medialnej wrzawy. Tak gorąco nie było od dawna, a to wszystko przez jej występ podczas wakacyjnej trasy dwójki, która odbyła się w Sopocie. Tam aktorka zaśpiewała z playbacku cover utworu La Plage de Saint-Tropez grupy Army of Lovers. Afera wybuchła przez wyemitowaną powtórkę tego występu. Podczas jej emisji doszło do pomyłki i widzowie usłyszeli prawdziwy dźwięk, który krył się pod playbackiem. Błyskawicznie po sieci rozeszło się nagranie, jak Joanna Moro masakruje piosenkę. Reakcje internautów były różne, jednak wszyscy zgodnie twierdzili, że tego nie da się odzobaczyć. Wiele osób poprzez niesmak miało po prostu ubaw. Pojawiło się całe mnóstwo komentarzy typu, cytujemy, znacie Every Night, to poznajcie teraz plażę w Saint-Tropez. Nie miały końca również wpisy, że doczekaliśmy się nowej mandaryny. Oczywiście odnosi się to do słynnego występu Marty z 2005 roku. To właśnie wtedy ówczesna żona Michała Wiśniewskiego wykonała swój wielki przebój Every Night podczas sopockiego festiwalu. Choć zarzucono młodej Marcie, że robi karierę korzystając wyłącznie z playbacku, jej single znali w tamtym czasie chyba wszyscy, a jej występy broniły się świetną taneczną choreografią i wielkim show. W końcu artystka postanowiła udowodnić, że poradzi sobie na najważniejszym muzycznym festiwalu i postanowiła zaśpiewać na żywo. To, co zaprezentowała, wywołało wielkie poruszenie. Zarzucano jej brak umiejętności wokalnych i w zasadzie po tym wydarzeniu jej kariera muzyczna dobiegła końca. Choć Marta próbowała jeszcze wydawać kolejne piosenki, nie udało jej się zjednać dużego grona słuchaczy. I tak jej największym muzycznym osiągnięciem można nazwać właśnie ten występ. W końcu jej słynne pytanie, znacie Every Night, zna nawet pokolenie, które nie słyszało go na żywo, bo jeszcze się nie urodziło. Minęło 16 lat i przez tak długi czas historia mandaryny nie miała konkurencji. Aż końcem sierpnia 2021 roku pojawiła się Joanna Moro. Gdy tylko ludzie usłyszeli wokal, który krył się pod playbackiem, od razu pojawiły się głosy, że historia w jej przypadku zatoczyła koło. Bowiem Joanna ma już na swoim koncie nieudany występ na żywo, który kilka lat temu był szeroko krytykowany. Jej pierwsza wtopa miała miejsce w 2013 roku. To wtedy zaśpiewała klasyk Anny German, Człowieczy los, na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jednak mówiąc wprost, w porównaniu do obecnej sytuacji, nie było aż tak wielkiej kompromitacji. Wówczas aktorka tłumaczyła, że zżarła ją trema. Co więcej, stacja TVP postanowiła nawet oszczędzić jej wstydu i omijała ponowne publikowanie jej występu, jednak bez problemu możecie odszukać to wykonanie w sieci, chociażby na YouTube. Wróćmy jednak do rzeczywistych wydarzeń, ponieważ przez powtórną emisję wersji utworu La Plage de Saint-Tropez, której słychać dźwięk spoza playbacku, Joanna stała się pośmiewiskiem na cały kraj. Ale nie tylko. Jak to oczywiście w skandalicznych sytuacjach bywa, internauci okazali się bezlitośni. W stronę aktorki oprócz śmieszków popłynęła ogromna ilość hejtu i obelg. Nie brakuje bardzo przykrych słownych ataków i poniżających słów. Moro szybko zablokowała możliwość dodawania komentarzy na swoim Instagramie. Sytuacja jednak wciąż jest rozwojowa i jak się okazuje, ludzie ponoć pochopnie wyciągnęli wnioski. Jeszcze tego samego dnia, kilka godzin po tym jak sieć obiegła powtórka głośnego występu z wykonaniem, które ciężko nazwać śpiewaniem, sytuację w jednym z portali plotkarskich tłumaczył pracownik TVP, przekonując, że to, co usłyszeli widzowie, nie było wykonaniem Joanny. Według informacji do redakcji Pudelka tajemniczy pracownik wysłał oświadczenie, którym przekonywał, że zarejestrowane fałszowanie podczas wakacyjnej trasy dwójki nie należy do pani Joanny, tylko do tancerki symulującej śpiewanie w chórkach.
Według relacji pracownika doszło do pomyłki i ktoś podłączył nie to, co powinien, a przynajmniej taka jest wersja. Tymczasem, choć od Sopockiego występu Joanny minęło już kilka dni, do momentu powstawania naszego odcinka aktorka nie zabrała głosu. Choć wcześniej rzec można była nad wyraz aktywna na swoim Instagramie, odkąd wybuchł skandal z nią w roli głównej, milczy. Milczy też stacja TVP, która jak dotąd nie zauważyliśmy, by zabrała oficjalnie głos i wydała jakieś oświadczenie. Sprawy jednak idą dalej, ale o tym za moment. Warto wspomnieć, że Moro nie miała ostatnio zbyt dobrej prasy i zaraz powiemy Wam dlaczego. A jeśli się zastanawiacie, skąd wzięła się w showbiznesie, to krótko przypominamy. Joanna Moro przyszła na świat 13 grudnia 1984 roku w Wilnie w rodzinie litewskich Polaków. Tam zdobyła podstawową edukację. Należała też do koła teatralnego prowadzonego przez litewską działaczkę polonijną Irenę Litwinowicz, a później przez lata działała w Polskim Teatrze w Wilnie. W 2003 roku w wieku 19 lat Joanna opuściła rodzinny kraj i przyjechała do Polski, gdzie dostała się na studia na Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W 2007 roku otrzymała dyplom ukończenia studiów, a pod ich koniec zaczęła powoli pojawiać się na ekranach telewizorów, początkowo otrzymując epizodyczne role. Przełomem w jej karierze była główna rola w serialu z 2012 roku Anna German, Tajemnica Białego Anioła. Zanim jednak trafiła do niej głośna rola Anny German, Moro pojawiła się w ponad 20 różnych tytułach. Jednak dopiero rosyjski serial biograficzny, który powstał we współpracy z Ukrainą, Polską i Chorwacją, opowiadający historię przedwcześnie zmarłej w wyniku choroby słynnej polskiej piosenkarki, która w latach 60. i 70. robiła międzynarodową karierę, przyniósł Moro rozgłos. Produkcja była bardzo udana. Pierwsze odcinki serialu obejrzało na antenie TVP1 średnio ponad 6 milionów widzów. Wiele pochwał zebrała wówczas sama otwórczyni głównej roli. I to właśnie wtedy mocno zyskała w oczach polskiego społeczeństwa. Stała się cenioną i dla wielu ulubioną aktorką. Mnóstwo osób trzymało kciuki za rozwój jej spraw zawodowych i czekało na jej nowe, również duże role. Tych się jednak raczej nie doczekali. Był to, rzec można, w zasadzie początek, jak i koniec jej świetlanej kariery aktorskiej. Na przestrzeni lat Moro grała w teatrach i pojawiała się w innych produkcjach, jednak podobnie jak wcześniej, głównie w serialach. W świadomości Polaków oprócz roli German została zapamiętana też z odgrywania głównej postaci w serialu Blondynka, którą wcześniej grała Julia Pietrucha. W 2014 roku Joanna wystąpiła w programie Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami, który po 13 edycjach emitowanych przez telewizję TVN pojawił się w ramówce Polsatu. W tanecznym show odniosła duży sukces. Tańcząc w parze z Rafałem Masarakiem doszła do finału i zajęła drugie miejsce. Wygrała wówczas Aneta Zając, którą prowadził Stefano Terracino. Jednak doniesienia o kolejnych zawodowych przedsięwzięciach aktorki są od kilku lat dość skutecznie wypierane z medialnej świadomości przez rewelacje z jej życia prywatnego. Joanna bowiem prowadzi swoje instagramowe konto, które obecnie obserwuje niespełna 95 tysięcy ludzi. Aktorka ma ułożone życie prywatne. W 2008 roku została żoną Mirosława Szpilewskiego, którym doczekała się trójki dzieci. 10-letniego Mikołaja, 6-letniego Jeremiego i 1,5-rocznej Ewy. Od jakiegoś czasu Joanna jednak bardziej spełnia się jako instagramowa celebrytka niż zawodowa aktorka. 36-latka chętnie chwali się swoją zwykłą codziennością, rodzicielstwem, jego blaskami i cieniami. Nie ma oporów na przykład w pokazywaniu bałaganu, jaki robią w domu dzieci. Dumnie też uwiecznia to, jak już kilkanaście miesięcy karmi piersią córkę. Tego typu działania przyniosły jej zarówno sympatyków, którzy cenią jej zwyczajność, jak i tych, którym nie podoba się ukazywanie mocno osobistych momentów. Moro dała się też poznać jako wielka fanka naturalności. Często pozuje też bez makijażu, podkreśla nawet upływ czasu i zmarszczki. To również fanka morsowania, czym wzbudziła poruszenie, gdy będąc w 9 miesiącu ostatniej ciąży, weszła do zimnej wody. Wśród wielu internautów wzbudza różne emocje, w tym sporo negatywnych, na przykład za częste pokazywanie ciała i pozowanie topless, co jak wielu zauważa, w jej przypadku po prostu jest niestosowne. Działalności internetowych Moro, które były brane pod lupę i komentowane, było sporo i nie będziemy wymieniać wszystkich. Niedawno zasłynęła na portalach plotkarskich, gdy w czasie napiętej sytuacji w Afganistanie dodała zdjęcie w stroju kąpielowym i opisała je hashtagami Afganistan, smutek, kobiety, dzieci, ubolewając jednocześnie nad końcem wakacji. Spotkała się z falą krytyki, zarzucano jej brak wyczucia. Choć szybko usunęła post, jak wiecie, w internecie nic nie ginie. Po sytuacji związanej z występem sprzed kilku dni w Sopocie, jak już wspomnieliśmy, internauci są bezlitośni. Tłumnie wyciągają na światło dzienne inne utwory zaśpiewane przez Joannę, jak chociażby ten z programu Twoja twarz brzmi znajomo. All the time I turn around, breaths give a rock. All this gets me up and down. I just wanna see, yeah, I wanna try, I wanna do, yeah. Oczywiście show było tylko zabawą, a do wokalu doszło zapewne zmęczenie choreografią, jednak wykonanie było dalekie od ideału, a ludziom to nie umknęło. Nie musimy więc chyba mówić, że do większości internautów nie trafiają aktualne tłumaczenia odnośnie ostatniego występu. Mnóstwo osób przystaje jednak przy tym, że słyszą głos Moro, inni dopytują, gdzie jest ta rzekoma tancerka. Jak mogliście usłyszeć wcześniej, jak dotąd ani aktorka, ani władze TVP nie zabrali oficjalnie głosu w sprawie, a informacje o śpiewającej tancerce opierają się na zapewnieniach tajemniczego pracownika stacji.
Według innych doniesień montażysta odpowiedzialny za nagranie powtórkowe został już zwolniony z TVP, jednak nie są to na razie pewne informacje. W Plejadzie udało się uzyskać komentarz od głównej specjalistki do spraw PR-u TVP, która powiedziała, że nie ma takich informacji i nie wie, jakie osoby w telewizji zostają zwolnione. Zaś rzecznik prasowy TVP na razie milczy. Co ciekawe, stacja, aby przywrócić Joannie dobre imię, nie tylko konsekwentnie usuwa nieprzychylne komentarze. Na facebookowym profilu Telewizji Polskiej został udostępniony występ oryginalny Joanny, zapewniający, że to właśnie jedyna słuszna wersja. Jak możemy przeczytać, cytujemy: tak to naprawdę wyglądało. Joanna Moro w wielkim stylu otworzyła finałowy koncert wakacyjnej trasy dwójki w Sopocie hitem La Plage de Saint-Tropez. A wy co o tym sądzicie, ciekawscy? Jak myślicie, czy Joanna Moro zabierze w końcu głos w tej sprawie? Uważacie, że Joanna Moro umie śpiewać, czy nie? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, pokażcie go znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!